Krzysztof Hołowczyc to ikona polskiego sportu motorowego. Trzykrotny rajdowy mistrz Polski, mistrz Europy, zwycięzca Pucharu Świata w rajdach terenowych. W 2015 roku stanął na podium rajdu Dakar. Posłuchaj, jakie ma plany na jubileuszowy rok w jego karierze. Siemanko, jesteśmy na pierwszej edycji wyścigów zawodów, tak? Extreme Racing. Zresztą słyszycie, Extreme Racing Cup na torze Łódź i właśnie spotkaliśmy ikonę polskich sportów motorowych. Krzysztof Hołowczyc, witam. Cześć, cześć. Słuchaj Krzysztof, jak to jest? Masz nawigację w aucie? Mam. Słuchasz siebie podczas jazdy? Zwariowałeś? No właśnie. Czy uważasz, że jesteś... Ale jeżdżą. Czy uważasz, że jesteś dobrym narratorem, jeśli chodzi właśnie o nawigację? Czy na przykład Joanna Krupa byłaby lepsza? Zdecydowanie Joanna. Ja od razu wchodzę w Joannę. A wiesz, a w sytuacji, w której nagrywałem to, bo pamiętam ten czas, już było sporo czasu temu, słuchaj, to prosta robota. Siadasz na półtorej godziny, hasłowo pewne rzeczy mówisz, a później komputer czy zawodowcy to ładnie sklejają i całą sztuką jest właśnie trzymać głos, wiesz, w takim, jak gdyby, w takiej nucie, żeby to nie było dziwne, żeby to nie był mechaniczny Krzysztof Hołowczyc. Tylko naturalne. Tylko takie w miarę fajne, coś, co dociera. Już parę razy mi dziewczyny moje zrobiły psikusa i odpaliły tatusia samemu tatusiowi i wtedy było słabo. No. Szybko szukałem dziewczyny. No, zdecydowanie wolę dziewczyny. Nie tylko w głosie. Powiedz mi, to jest pierwsza edycja takich zawodów, taka inicjatywa. Z tego co wiem, to chyba też pierwsza impreza tego typu w Polsce. Co o tym sądzisz? Jak uważasz w ogóle? Jest to super inicjatywa, ale co o tym mógłbyś powiedzieć? Myślę, że nie będę tutaj oryginalny, stwierdzając, że już dawno tego potrzebowaliśmy, bo są to wspaniali ludzie. Ja mówię, my ich nazywamy kierowcy niepełnosprawni. Absolutnie bym w ogóle nie dzielił nas na to, taki. Co tutaj mamy naprawdę jednakową pasję. Chłopaki cisną, chłopaki to kochają i samochód wyrównuje te szanse. I to jest piękne, że naprawdę są z takimi problemami ruchowymi, że kierownica nawet się nie obraca. No przecież u Sebastiana, mówię u Sebastiana Lutego, te przygotowanie samochodu to jest majstersztyk. To świadczy o tym, że naprawdę ludzie, którym się wydaje, że życie jest trudniejsze, wsiadają i rządzą, i wygrywają, i cieszą się. No ja na nich patrzę i wyję z radości. To są dowody na to, że chcieć to móc. Przecież wystarczy spojrzeć na Bartka, który wsiada, przechyla się, stawia nogę i poszli. Jak patrzysz, jak on driftuje, jak on ciągnie ten samochód, myślisz sobie, nie no, wielu, wielu naprawdę utytułowanych zawodników sapie wtedy, mówi, no nie, ten Bartek, może to jest jakaś technika, może trzeba porzucić ręce i zacząć jeździć nogą. Słuchaj, twoim GTR-em, który jest twoim rodzynkiem, jeździł tylko Bartek. Teraz dzisiaj przyjechałeś tutaj, widzę, swoim Porsche, który to był też chyba dość duży projekt, zrobienie tego Porsche, prawda? O, to jeszcze nie jest to Porsche, mój drogi. To są protoplaści. Okay. To jest to, co wprowadzało nas w ten cudowny świat. Niestety opóźnia się nasz projekt. Ciągle nad nim pracujemy i nie ukrywam, że jak przychodzę tam, wierz mi, jestem elektryczny. Nie chcę tego pokazywać teraz, ale jest już tak blisko. Jeszcze drobne szczegóły, jeszcze jakaś listeweczka. No, nie ukrywam, że chciałbym, żeby samochód był idealny. Jasne, po prostu maksymalny. Kocham samochody i wiem, że jeżeli czegoś nie skończymy teraz, to później jest bardzo ciężko, bo jak już zaczynasz nim jeździć, więc w tej chwili pracujemy nad każdym szczegółem. Jeszcze nas czeka strojenie. Kto wie, bo pomysł był na duży tor, żeby gdzieś właśnie czy we Włoszech, czy w Hiszpanii posiedzieć, ale tu jest nawet fajne miejsce. Tu te pierwsze testy, bo tu jesteśmy bardzo tak blisko. Jest. Robimy z Michałem, moim przyjacielem, moim wspólnikiem, robimy z Michałem ten projekt no już półtora roku. Drugi samochód, myślę, to już będzie 3-4 miesiące. I tak już zostanie, bo mamy przetarte szlaki, bo wiemy jak to już zrobić, wiadomo, bo wiele elementów będzie dobrych, ale trzeba sobie śmiało powiedzieć, że budowanie takich samochodów to nie jest tylko kwestia pasji. To są ogromne umiejętności, mnóstwo kontaktów, wspaniałe technologie, bo my używamy maksymalnych technologii, ale zachowując ten cudowny taki schemat myślenia inżynierów z lat 70. No bo przecież to jest RS-ik, to jest protoplasta RS-a z 72 roku. I myślę, że no, jak zobaczycie ten samochód, ja już w tej chwili go kocham. No, już go nie dam go nikomu i w ogóle będę stał przy nim i ze szmatką tak przecieram. Tylko polerowo. Powiedz mi tak, jeździsz w przeróżnych rajdach, ale samochody typowo rajdowe, Ford Fiesta, Subaru Impreza, Toyota Celica, a z drugiej strony rajd Paryż-Dakar, jak widzimy Mitsubishi, drugi samochód Nissan Navara, Mini Cooper.
jakbyś porównał jazdę jednym i drugim samochodem? W czym lepiej się czujesz? Słuchaj, no ja się wywodzę z rajdów i powiedzmy sobie szczerze, że jednak gro mojego życia sportowego spędziłem w samochodach, no nazwijmy je WRC, żeby już oddzielić, prawda? WRC i rajdy cross country, czyli terenowe. I kocham te samochody, do tej pory gdzieś tam Subaraczek jest, moi mechanicy bardzo o niego dbają, prodrive'owski taki z dawnych czasów. Ja kocham te auto, bo ten dźwięk to coś, tego się już nie da oszukać. Oczywiście bardzo cenię nowoczesne WRC, bo kto wsiądzie, już nawet w R5, już nie mówię o jakichś wórcach teraz z nowym pakietem aerodynamicznym, no to wie, że jest w niebie. To samo jedzie, aczkolwiek dojście do granicy możliwości tego samochodu już niewiele osób na świecie potrafi. No właśnie. Bo te samochody fruwają. I myślę, że drugim światem, kompletnie innym, jest świat cross country. Samochody bardzo duże, z ogromną mocą, z ogromnymi silnikami, jeszcze z pięknym dźwiękiem, ciężkie, ale nagle masz świadomość, że nie jedziesz 15, 20 minut czy pół godziny. Najdłużej. Jedziesz 5, 6, 8 godzin i 2 tygodnie, tak jak trwa Dakar. 2 tygodnie w jednym aucie. Wyobraź sobie, co to jest ergonomia. Każdy szczególik do pracowania w samochodzie, wystarczy, że przez 2 tygodnie gdzieś tam trzesz, to jest dziura. To jest dziura, to jest w ogóle... Przygotowanie się do takiego rajdu to jest zupełnie inny świat i tak jakbym określił, porównując do lekkiej atletyki, że tutaj to jest sprint, może czasami lekko zahaczamy w WRC o średnie dystanse, to tam jest maraton razy 3. To jest takie szaleństwo, no bo wyobraź sobie 2 tygodnie, każdego dnia wsiadasz, przejeżdżasz 600, 800, 1000 kilometrów. Przy temperaturach maksymalnych, bo no oni nas wprowadzają w różne strony, bo także teraz jak było Peru i chłopcy wjechali na wysokości 4-5 tysięcy, to tam potrafił być mróz, być śnieg. Zjeżdżali na dół, tak, to szaleństwo totalne. Brak tlenu. Także Dakar jest autentycznie sprawdzianem nie tylko możliwości samochodu, ale także człowieka. I my się już śmiejemy, że ta nasza całkiem sprawnie substancja białkowa skonstruowana, żebyśmy się wszyscy tak ruszali, no jednak zaczyna być najsłabszym elementem całego sportowego układu, który daje szansę na to, że jesteś na mecie albo nie. Bo powiedzmy sobie szczerze, auta rajdowe, one czekają cały czas na mechanika, kochają inżynierię, cały czas coś można dostroić. Dakarówka wyjeżdża i cały dzień przejeżdża w zasadzie rajd albo półtora, albo dwa rajdy. Dwa rajdy w jeden dzień. Czyli musi być przygotowana maksymalnie. Musi być zupełnie inną filozofią budowana. Tak jest. W tym roku nie udało ci się wystartować w Dakarze ze względu na... Nie udało, tylko... Tylko zawiedli? Nie. Co zawiodło? Nic nie zawiodło. To jest złe słowo. Obiecałem mojej żonie, że jak stanę na podium Dakaru, to nie będę... To odpocznę. To odpocznę. Powiedziałem wtedy, wygrywając zresztą Baję Poland, że kończę intensywną karierę. Ci, którzy są sprawni, zauważyli, że było to słowo wytrych. Intensywną, więc mogę sobie jeszcze gdzieś trochę pojeździć. Ale powiem ci, że półtora roku bez motorsportu takiego wyczynowego, że mam rygor, że muszę być przy przygotowaniu, że muszę być przygotowany fizycznie, no natychmiast odezwało się i teraz moja własna żona, która przez chwilę była szczęśliwa, że wreszcie facet może będzie w domu, pojedziemy gdzieś na wakacje. Sama cię wysyła. Dostaję kopniaka w tyłek. Jedź tam już, bo nie mogę patrzeć na ciebie. Już dość takiego smutnego faceta, który gdzieś, także depresja rajdowca działa na moją żonę, a ja zresztą mogę śmiało powiedzieć, że chodziło o środkowe miejsce podium. Kobieto, jak stoisz z tej strony, to jesteś pierwszym przegranym, jak stoisz z tej strony, to jesteś drugim przegranym. Ten jest wygrany, ten jeden, który stoi na środku podium. I tak jak w cross country udało mi się zdobyć Puchar Baja, udało mi się zdobyć Puchar Świata Cross Country, czyli no można powiedzieć te tytuły, które oficjalnie FIA nadaje, to zdobyłem wszystkie. Ale to jest choroba, bez której no, człowiek usycha i ja się cieszę z jednej strony, że mogę wrócić, bo planujemy, bo w tej chwili budujemy cały pomysł, zespół, byłem już u Svena Quanta, bo jestem ciągle związany z zespołem X-Raid i on jest mi najbliższy i jest mi jak gdyby najłatwiej z nimi rozmawiać, ale chciałbym nie mówić za wcześnie, już jadę, ale będzie, zobaczycie, będę się ścigał, nie. Ale Dakar wiadomo, jeszcze tak będzie. Jak powiedziałeś, to trzeba wiele rzeczy poukładać, dokładnie. Od strony sponsorskiej do przygotowania, do samochodu, wiele elementów, na koniec możesz stanąć na starcie, uśmiechnąć i powiedzieć jadę, odpalić, ale plan jest, jeszcze Dakaru nie odpuszczasz. No, to też się wiąże, albo jeżeli będę dobrze przygotowany i będę mógł walczyć o zwycięstwo, a nie być
piątym, siódmym, dziewiątym, bo to wszystko już zrobiłem. Trzeba mierzyć tylko najwyżej. Tylko wysoko, a wiesz, a niestety lata upływają i też trzeba mieć świadomość swojego wieku, bo mimo, że Dakar wybacza wiek, że jesteś zawodnikiem, który ogromnym doświadczeniem, taką długotrwałą wytrzymałością wygrywa, nie szybkością, którą się pojawia, wiesz, w ułamku sekundy, no tak, no, którą, nie którą już tyle, co starszym tutaj facetom brakuje, nie? Ale w momencie, kiedy wyjeżdżasz i 6 godzin musisz piłować i to robić cały czas na wysokim poziomie, nagle się okazuje, że starsi panowie mogą to zrobić dobrze. Tak jest, doświadczenie robi swoje. Powiedz mi, gdzie można cię zobaczyć w tym roku, czy gdzieś się pojawisz, jakieś zawody w Polsce, za granicą? Kilka takich... Słuchaj, tak, będziemy świętowali nasze 20-lecie Mistrzostwa Europy z Wiślakiem. To już 20 lat, już nagle się boję o tym myśleć. I rzeczywiście będzie to rajd polski, będziemy samochodem otwierającym, będziemy przed całą stawką w WRC jechali. Tam jechałem z ostatnim zerem, to nawet miałem miłe momenty, kiedy Ogier mówi: Boże, jakie to szczęście, że jesteś, walą do ciebie kibice, ja się mogę przygotować, zabić gaz, a jeszcze i w paru miejscach na hamowaniu dobrą mi kreskę robić. No bo jednak jako zawodnik, który nie tak dawno odszedł, to tą linię, ten tor jazdy mam taki jak trzeba. Także cieszę się, że mogę się spotkać z kibicami, poczuć tą atmosferę, dla mnie to jest czysta przyjemność, ale już w pełni zawodowo, ścigając się o zwycięstwo, tam żadnych taryf ulgowych, to jest Baja Poland, Puchar Świata w rajdach terenowych. To się zaczyna w Szczecinie, jedziemy na poligon drawski, tam dwa długie, po prawie 200 km odcinki specjalne, także będzie co robić i tam już nie ukrywam, tam już pedal to the metal. Dobrze powiedziane. Wielu znanych kierowców rajdowych po zakończeniu kariery rajdowej przechodzi do rallycrossu. Miałeś doświadczenia z rallycrossem? Tak, próbowałem rallycross i wcale nie chciałem tego robić na ulgowo i niestety spotkałem się z bardzo poważną barierą, czyli z finansami. Rallycross z wersji takiej rodzinnej, takiej można by powiedzieć garażowej, przeniósł się w sport wyczynowy. Totalnie na najwyższym wyczynowy, poziomie. Tak. I pojawiły się nie miliony, nie dziesiątki milionów, tylko setki milionów. I się okazało, że przyjechały super zespoły, że cyzelowanie na każdym torze i nagle odnajdujesz 0,2 sekundy, inżynier chodzi dumny. 0,2 sekundy mam. Gdy nie masz tych 0,2 sekundy, przegrywasz. I musisz mieć tego świadomość. Oczywiście, że kontakt, że gdzieś tam można coś wygrać niechcący, ale ja nie lubię walczyć, żeby coś wygrać niechcący. No i mam świadomość, że nie wytrzymam takiej konkurencji finansowej, bo nie jestem w tym miejscu, żeby z zespołem fabrycznym coś robić. Więc na razie kocham ten sport, bo tam jest tak cudownie. Słuchaj, jak puszczasz sprzęgło w aucie, które ma 650 koni. 2,6 sekundy do setki. 1,8. 1,8, 1,9. Jak masz nagumowany tor i dobrze ruszy i nie zamieli, poniżej 2 sekund. To jest szybciej niż Formuła Pierwsza. Tak, tak. Goli formułę. Zobacz, był ten kiedyś wyścig chyba Kena Blocka z Hamiltonem, tak. No to w ogóle na starcie wyglądało, że formuła się zepsuła. Tak jest, ale dokładnie. Później przyszedł długi łuk dokładnie. I Hamilton formułą przepięknie, czy może to był Alonso, już nie pamiętam, ale któryś z chłopaków Formuły 1. Tak. No a wtedy fiestunia poszła w miękkie. Fiesta jednak traci. No nie, są granice, których się nie da przekroczyć, bo to była aerodynamika, docisk i te wszystkie rzeczy. No każdy samochód jest do czegoś, ale jeżeli chodzi o takie gwałtowne przyspieszenie, takie wyjście z zakrętu, nic nie dorówna rallycrossówce. Dokładnie, ścigałeś się takim samochodem z motorówką. No robiliśmy różne fajne rzeczy, robiliśmy, wiesz, no jak gdyby te samochody, gdybyś tu zobaczył te auto, byś powiedział, te wszystkie auta stoją, także nawet nieładnie jest przywozić takiego potwora, żeby tutaj, bo to jest pu, hamowanko, pu. I w każdym miejscu jesteś w ułamku sekundy, ale to wygląda z zewnątrz, że tak fajnie płynnie idzie, ale wierz mi, że w środku jest szarpanie trochę roboty, żeby to wykonać dobrze. Powiedz mi, czy coś tutaj nam dzisiaj pokażesz, zaprezentujesz, czy przyjechałeś raczej jako gość? Myślę, spróbuję wam pokazać, jak taka wielka, dwutonowa Dakarówka może po takim torku jechać, czy to w ogóle jest możliwe, że ona skręci, bo wiele osób mówią, panie, przecież ona nie skręci. No tak. To jest za duży samochód, rzeczywiście ten samochód ma mały promień skrętu, ale podpierając się ręcznym z gazikiem, gdzieś tam można trochę porobić. Mocy chyba mu nie brakuje. Porszaczki, no wiadomo, że są przepiękne, to są już tak drogie i tak stylowe samochody, że próby tutaj szukania granicy przyczepności w takim aucie i na przykład otarcia się o barierę, no byłyby bardzo smutne. Człowiek by wracał, przykro by się robiło. Gdzieś
kiedyś o w takiej pozycji. Jak skulony pies. Czyli możemy zobaczyć Cię dzisiaj w Mitsubishi. To jest Mitsubishi Pajero. Nie, mój drogi, Toyota. Toyota, przepraszam. Toyota, która, wiesz, no, jest klasyczną Dakarówką. W tej chwili Nasser Al-Attiyah, dokładnie tym modelem, walczy o zwycięstwo w Pucharze Świata. Mm-hmm. Mój wieczny konkurent przyjedzie do Szczecina i będziemy się starali mu udowodnić, że jednak w Polsce ciężko jest wygrać z Polakiem. W Polsce jesteś u siebie, więc musisz trzymać... To jest zawsze przewaga. Moi kibice, nasze tereny. Tak to jest. Jednak wsiadasz i jedziesz. Chociaż, tak jak Nasser mówi, moglibyście coś zmienić, bo już ja ten rajd pamiętam na pamięć. Okej, Krzysztof, dziękuję bardzo, że poświęciłeś nam chwilę czasu. A my zobaczymy się już niedługo, jak właśnie nagramy, jak Krzysztof pokazuje nam, co potrafi Toyotą na takim torze. Dzięki. Super. Dzięki. Czekamy na Twoje opinie o tym wywiadzie w komentarzu. Nie zapomnij dać łapki. Jeżeli chcesz poznać więcej interesujących osób, zobacz inne wywiady dostępne na kanale Niemur.